Drodzy panowie, drodzy kandydaci na mężczyzn, chcę was poinformować, że wynikiem naszych oczekiwań jest rozczarowanie. Jeżeli my czegoś oczekujemy, marzymy o czymś, oczekujemy tego i to się oczekujemy, czyli mamy nadzieję, że to się samo stanie bez naszego udziału, to wiadomo, że wynikiem naszego oczekiwania, naszego pragnienia, żeby coś się samo zdarzyło i to się nie zdarza, no to się nie zdarzy. I to bardzo często dotyczy również kobiet. Facet poznaje kobietę i oczekuje, że ona będzie coraz cudowniejsza, będzie z czasem coraz cudowniejsza. I jak on się z nią ożeni, to już będzie cud nad cuda. I chcę wam powiedzieć, drodzy panowie, że podobnie jest u kobiet. Kobieta oczekuje, że to, co poznała, to jest zalążek dopiero mężczyzny i że ten mężczyzna zaraz po ślubie rozkwitnie, może nie od razu będzie owocowo, ale że rozkwitnie i stanie się spełniaczem jej marzeń, że on stanie się nagle czymś niezwykłym. Natomiast facet jest tak zbudowany, że jak już ma, a nie musi się starać, to się stara coraz mniej. A im mniej się facet stara, tym kobieta czuje się coraz bardziej rozczarowana, że ta wersja demo, którą on pokazał przed ślubem, okazała się tylko wersją demo, natomiast w realu jest zupełnie inaczej. I taka kobieta, jak jest rozczarowana, to żeby to rozczarowanie ją nie zabiło, nie zatłukło, nie zamordowało, nie zadusiło, to taka kobieta ma kilka różnych możliwości, żeby przeżyć, żeby ją nie zatrzęsło. I jednym, oczywiście takie możliwości istnieją, ale to nie na dzisiejszy temat, że taka kobieta może popaść na przykład w alkoholizm, może popaść w narkomanię, może popaść w różne te uzależnienia. Taka kobieta może w różne rzeczy popaść, ale najczęściej taka kobieta popada w takie przekonanie, że skoro on nie spełnił marzeń, to jest szansa, że przynajmniej potomek te marzenia spełni. I taka kobieta, żeby wyjść jakoś obronną ręką, nogą i czymś innym, biustem obronnym, to taka kobieta bardzo często zachodzi w ciążę, dlatego, że jest rozczarowana swoim mężem.